Trwa drugi nabór na studia stacjonarne na Uniwersytecie Szczecińskim. Jak mówią władze uczelni Wolne Miejsca pozostały jeszcze na 20 kierunkach. Kandydaci na studia miejsca znajdą m.in. na ekonomii, politologii czy kulturoznawstwie. Są jednak kierunki, na które rekrutacja jest już zamknięta, np. prawo, psychologia czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nabór to druga szansa dla tych, którzy dotychczas byli niezdecydowani, czy chcą studiować, jak i dla tych, którym nie udało się dostać na kierunki pierwszego wyboru. Wykaz kierunków, na które są jeszcze miejsca, jest dostępny na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Rekrutację prowadzi jeszcze Akademia Morska czy Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny. Przyjmowanie studentów zakończyła za to Akademia Sztuki.